Ja pierdolę. Co się z nim kurwa stało? Taki byłeś mądry, kolego? Tam piszą? Tak, a ty też dodałeś. Tak, a tam też dodają zdjęcie. Ona jak taka... tutaj to jest taka scena widzowa, jak jest dziecko w przedszkolu i na przykład temu dziecku zabierali coś i ona mówi do pani: tak! Ty też to robiłeś i mi to zabierałeś. Też dodałeś zdjęcie? Co? Kto chce taką walkę? Ogolony na loże, przyszykowany. Ja! Jestem Wiktor Wronka i zostałem wyjebany z UEFA. Yo, 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 yo. Dobra bandura, pocisnę ciebie teraz w tych czasach. Albo nie, se odpuszczę i zawołam białasa. Dobry wieczór państwu, witamy gorąco, oczywiście z Tauron Areny, Fame 17, Loża Szyderców, na loży Bungie i oczywiście moi współprowadzący. Nie wiem, po co ja zacząłem tak oficjalnie, no. Skoro logicznie, że za 15 minut zeszli tutaj ostra patologa, oczywiście z naszej strony. Słuchajcie, tu mamy jedną piłkę, a tu mamy drugą, bo ją pomyliłem i ją wsiąkłem, nie wiem co mi się stało, no ale damy radę. Nie wiem, gdzie która kamera mnie łapie, nie wiem, gdzie to się świeci. Jak żadna, to szeroki pewnie. Ale Patryk jest kurwa w mega formie. Dzisiaj wydaje mi się, że tak będzie wysoko, nie? I w tym momencie face to face. Zawsze pamiętam o siebie już 2 miesiące temu, nie? I waży 95 kilo. Limit wagowy do 95 kg bez tolerancji 94-300. Taki byłeś mądry? Taki byłeś mądry, kolego? Jest. O, Jezus. Nie. Ja pierdolę. Ja nie mogę, jak Bandura do niej wstał i mówi: o Jezu, a potem do kamery. Nie płacz. Siadaj. Wiktoria. Cześć. Siadaj, nie płacz. Kto tam kitę dojebał w tym oktagonie? Co tam się... Dlaczego tak ty płaczesz? Kurwa, to jest tylko walka, pierdol to. Wiktoria, wystawisz fakturę, będzie no zajebiście. Dobra, tak. Kurwa. Pokaż ile masz, znaczy, czy masz płakać, czy nie. No, ale... już uśmiech był. Pokaż, powiem, czy masz płakać, czy się śmiać. Pamiętam za tydzień. Była renegocjacja stawki. Wiecie co? Też mi przykro, że jakby dużo osób czekało na mój upadek i kurna, to da mi tą satysfakcję, że przegrałam teraz. Wiktoria nikt nie będzie upadek? Pamiętał za miesiąc. Upadek w oktagonie, upadek czego? Ale pierdol, Czego upadek? Ale czego tych mał śmieci z Twittera tam piszą? Tak, a ty też dodałeś! Zdjęcie? Co? Ale to jest dojebane! Ale to jest dojebane! Wtedy mi było przykro. Ale ja tylko napisałem stream 17! Ale dodałeś to zdjęcie w tamtym momencie. Ale to była top rola roku! Bardzo źle! Top rola roku! No ja mam nadzieję, że Wiktoria Jaroniewska akurat za występ w filmie Janosik, no dostanie Oscara, także po prostu jej kibicuję, tak? Czy to jest coś złego, jak ktoś kurwa kibicuje innym w internecie? No jakie zdjęcie? No z harnasiem, jak dodałem kurwa na Instastory. Ale najlepsze jest to, że nie wiem, jak ona to widziała, bo ona mnie nie obserwuje. Siebie zła, ale nie, najbardziej jestem zła, że zawiodłam jakby osoby, które we mnie wierzyły, nawet nie tyle, co przegrałam. Kolejne walki, ale wyjdziesz, oni zapomną. Ale ty masz 2-1 rekord. Ale nikt w ciebie nie wierzy. Nie, dobra, akurat. Robert. Nie, no jeszcze ja tak. Ja pierdolę, znowu ten atencjusz. Dzień dobry, kochani. Bonu się mówi, Mielona. Mielona, do mikrofonu. Dzień. Oj. Przygotowałeś jakieś slajdy, tu już będą coś puścić. Ale fajna była ta loża, ja na przykład się dobrze czułem. Bardzo, bardzo przyjemnie było na tej loży. Widzisz? Będzie Czarek na zielono? Ale dobrze wyglądasz. A ty gorzej. Kto? Kurwa, mać. Kurwa, co jeszcze tutaj? Ja widziałem wywiad, co mówiłeś, że z moim kolegą może się napierdalać. To jest kolegą? Ale ciepło. Zesrałeś się? No dalej. I co? To kurwa teraz odkładasz na mikrofon, ściągaj tą kurwa bluzę. Róbcie soluwę tu. I tu jest soluwa. Ej, zróbcie soluwę. Ej, dobra. Zróbcie soluwę. Do krwi. Masz, byś coś prowadził jeszcze albo coś? No to dawajcie. Ale mam pierdolące bąki. Ale na mnie jest swój kurwa. O Jezu. Ej, dobra. Ale dobra, bo ja nie wiem, jaki on jest. Nie, on jest zjebnięty. Nie, dobra, siadaj. Bo ty jesteś pierdolnięty. Bo wy byście to zrobili ogólnie, nie? To jest najgorsze.
Dawaj przed Tauron Arenę normalnie. Co, ale, ale on by to zrobił. On się pizgał, bo to jest wariat. To może face to face. Dobra, face to face, potencjalna walka. Czemu nie? No bo nie wiem, czy ludzie wiedzą, jak to trafić, ale ty trafiłeś. Jaki on, kurwa, ładny prawy profil, kurwa. W chuj ładny. Kto chce taką walkę? Ja. Dajcie na nich makro. I przejrzyjcie. Polizałem go serio w nosek. Nie przejmuj. Stary, to ale... i tak było bardziej za zabawna czarka Armagedona. Ej, dobra, pisałeś Czarkowi scenariusz na konferencję. Co? Pisałeś Czarkowi scenariusz na konferencję. Pomagałeś? Nie. Dokładałeś znaczy, na rękę? Na to. Pomagałem troszeczkę, no. Widać. A on mi. Przed nasz reporter jest tu tak naprawdę ma płat... Ten jeszcze, kurwa. Pijak jebany. Co one za to, żeby chodzić po hali i dowiedzieć się, co tam się dzieje i teraz info z gdzie my poszliśmy, że Kuba sam siedział? Pierwszej ręki, Tuszol, co się dzieje na hali, jak wrażenia, jak emocje, jak zachowują się ludzie? Emocje są bardzo duże, największe emocje wzbudziła kontuzja Wrzoska. Widzicie? Tuszol kurwa 500 średniej na Twitchu, już Fendi dojebane. Chce żyje chłopak. Kanapka kurwa Fendi, taka kurwa wielka, setek, 500 przepraszam. Gdzie mam się patrzy bez tej kamery? Tam gdzie się świeci czerwona. Aha, tu. No, także... Teraz żadna się nie pali. Po prostu mów, no. Która się pali. Stresuję się. Stresuję śmiało, się. Jest szeroki pewnie. Nie, naprawdę, naprawdę emocje są fajne. Fajnie to jest zorganizowane, fajnie to wygląda na żywo. Tak? No. No dobra, a może jest opowiesz... Jest git, jest git. Witam. Czemu? Witam. No bo wiesz... Trzymaj. No my się zastanawialiśmy, siedzieliśmy tu z Robertem Pasutem i właśnie... Ale miałeś ja mówię, już wcześniej kontuzję? Nawet jakby coś było nie tak, to po tobie nie szłoby poznać, żeby, że ty zrobisz tak, żeby... No. Ale to jest kontuzja, która... Mikrofon ten... Do mikrofonu. Ten. A, bo tu już pytamy? Tak. To jest cały czas na żywo. Okej, okay, no i co? Kiedyś miałem zerwany, mi tak wypadało, zrobiłem operację i Filipek chyba drugim low kickiem mi to wyrwał. Ja kurwa próbowałem udawać, podbiec, ale się przewracałem. Widać, że się łapałeś nawet... Za nogę bezwarunkowo. Nic nie dało zrobić. Ani nie mogę słuchać trenera, ani trzymać gardy, bo nie idzie się skupić. Zero wykonywania planu, kurwa, tylko przetrwać, nie? Trudno. A powiedz mi tlenowo? Nie, dobrze, ja teraz... Ale ile byś tak jebnął rund? Ze 100. Bo ja nie mogłem się zmęczyć. 100 rund, kurwa, choćby. On tak, ze 100 rund bym... Nie mogłem się zmęczyć, bo się przewracałem. Chuj! Ja myślę, ja tak wiesz, ja... Mówię, dobra, no pięciokrotna Ironman i tak dalej, to jest trochę inny sport, ta dziedzina. No nie mogłem w to wierzyć. A to nie było na wysokim tempie, bo właśnie nie dało się nic zrobić z tą nogą, nie? Ej, dobra, jesteś twój pojemem. Jakby dopiero w trzeciej rundzie on jakby troszeczkę bliżej był mnie, więc mogłem to ciut się rozwinąć, a tak to co ty? Ja w ogóle... Jak mi już kurwa przy drugim knockdownie już mi łapał za nogę, mówię, nie muszę to efektownie zrobić, ja nie? Pierdolę. Wypiąłeś mu kora w chuj, nie? No i o to chodziło mi. Jest! Ja wiedziałem, że wrócę pięknie, ale nie wiedziałem, że aż tak. Ty musisz się mniej przygotowywać. Kurwa, wykładzina z chuj, z baletu mnie wyrwali, kurwa. Jeszcze tak, jeszcze byłem na domówce, Warsaw, shortami trochę się podpiłem. Ranik za 2 tygodnie gotowy, dawaj, kurwa. Witam serdecznie. Cześć, kim jesteś? Ty pamiętasz, takie burgery jesz? Jestem Wiktor Wronka i zostałem wyjebany z UEFL. Witam serdecznie. Chcecie wytłumaczyć może? Ja nie wiem, o czym mówisz. Bo ja mogę w końcu wytłumaczyć tą sytuację. Nie możesz. Zgrabisz mikrofon. Wcale nie Antek, dziękuję za 9 miesiąc. Idź kolego, potem zrobimy sobie zdjęcie. Ja stałem za kamerą i tak się śmiałem, że chuj. Patrzmy sobie, patrzmy sobie. To musimy się posiłkować, kim się da. Jestem. Gości jest troszeczkę mniej niż zawsze. Ja go nawet nie lubię. Go? No. Go nawet nie lubię. PSPKML, dziękuję za trzeci. Cześć. Patrzcie na moją minę, patrzcie na moją minę, jak go przyprowadzili. Patrzcie na moją minę. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo ja kojarzę tego gościa ogólnie, jego twarz kojarzę z internetu, ale nie wiem, czym on się zajmuje. Cześć. Cześć. Tylko tak, po pierwsze... No? Nie wiem, jakim jesteś. Ja wiem. William. Cześć, William. Cześć, William. Siema. A kto ci kazał przyjść? Ej, ty byłeś na loży szyderców. William. No teraz zobacz, co to jest kurwa loża szyderców. No to pokaż. No. Teraz zobaczysz, patrz. No. Ty mnie jest na backstage'u. No, kiedy wy się macie bić? W maju.
A ty pół roku powinieneś przerwy po takim czymś. No co ty? Po czym? No po takim knockdownie. Przestań. Czy on jest niezniszczalny? Przestań. Bo to byłem ematą, byś 7 razy tak patrzył. Mocniejszy to zaliczę dzisiaj na afterze. Kogo słyszysz? Nie wiem. Dawaj dzienny. Za niski jest. Ile masz wzrostu? Patrz, już jedzie. Pół metra mniej. Serio? Dawaj, chłopie, face to face. Dawaj, chłopie. Ciekawe, ciekawe, jak kupisz, przyszedł, bo szeliga to, że siedział. O nie, no nie. Dawaj, ej, ja to widzę. Ej, śmieszna walka by mogła być. Zróbmy to. Nie? A wygrał? Łaszczyk w pierwszej rundzie. Ja bym się nie zdziwił, jakby mi Czarek w pierdol spuścił. Czarek? No nie. Dla mnie wygrał, wiesz? Dla mnie też. No i super. Dziękuję panowie. Nie no, ogólnie Czarek dobrą dał walkę. Ja myślałem, że się gorzej pokaże. On naprawdę dał fajną walkę. I tam miał naprawdę szansę ją skończyć. Jakby tam nie zjebał, jak chciał za plecy przejść, to mógłby naprawdę ją wygrać. Dziękuję, bardzo miło. Czarek czaruje, brawo. Cię będziesz bił, Robert? Będziesz nadal? Czarek Fazura, dzień dobry. Panowie, ale weź to popierdolić, kurwa, na zewnątrz. Bang. Dobra, on jest najarany weedem. Ćpunie. Naszym gościu był was... Ćpunie. Kurwa. Powiem tak, po tym co widziałem na tarczach, z całym szacunkiem, nie dałbym na ciebie kurwa złotów. Nie dałbym na ciebie złotów, co? Nie, ale zaraz się kurwa Łaszczyk wije. Jak piskosz. Kto, kurwa, używaj słów na naszym poziomie, stary. Co to jest piskosz? Powiedz jak wąż. A ryba, tak? Jak kreska w kiblu z mefedronu. Już w telewizji. Mógł być piskosz. No. Mógł być... Nie drąży. Następny raz i otwieram ryja. A co wy sądzicie o walce między wami dwoma? Grubszy. Jest za gruby. Czyli nie tolerujesz grubych, dobra? A wy nie ważycie postówkę oboje? Jest brzydki. No to ty też. To prawda, ale on jest gruby. No, i brzydki. A masz kurwa, Maja Staśko, jutro cię kurwa gniecie. On jest gruby, kurwa. Gruby. Ja jej to wysyłajcie mi to od razu na maila i nie lecimy. Wiesz jak to się nazywa, nie? Gruby, brzydki. Wszystkie aktywistki, zgłaszam gruby. Się. Wszystkie aktywistki, on zranił mnie i ja nie wiem jak sobie poradzę jutro z czymkolwiek. Kapisz, dziękuję za pół roku. Już ja nie wiem, czy już będę taki sam. Ja muszę, ma już równo. Będziesz kurwa, bo się nie chudnie tak szybko. I baton. Tak, zjedz grubasku, żeby się nie stresował. No widzę, taktyka Pawła Jóźwiaka. Zjedz wafelka. Słuchaj stary, trzy słowa. I freestyle. A na winie ze mną? Nie, ale dziną na winie. Nie, ale na winie. Dobra, pierwsze pytanie. Czy ty widziałeś kiedyś, jakbym na przykład ja cię obrażał w internecie albo coś takiego? Nie. A widziałeś, żebym ja cię obrażał w internecie? Albo on cię obrażał w internecie? Nie, ale widziałem na waszym filmie, że się przyznałeś, że to robiłeś. I to chyba niejednokrotnie. My robimy to wiele razy na żarty i ty chcesz wywołać stary ten. Nigdy cię nie... Nie, nie obrażaliśmy. Wjechał łysy z Brazers. Nie no. Ooo, ogląda. Kurwa. A nie, że on był, przecież byłeś na bitwie. No. Nie no, personalnie nie znam cię, więc nie mogę cię oceniać. Przez pryzmat freestylera duża topka, szapoba. Justoni, dziękuję za dziesiątkę. Ja pierdolę. Co? No to jest koniec. Co to znaczy to szapoba? Czapki? Że kurwa czapę jest głupi. Yo, 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 okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Yo, yo. Yo, 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 yo. Dobra bandura, pocisnę ciebie teraz w tych czasach. Albo nie, se odpuszczę i zawołam białasa. I wpada Edzio i daję tutaj rapsy hardcore. Mordo, jesteś jeszcze słabszy niż aspiratio. I wbijam na mikrofon i to jest dramat. Nic mi nie zrobisz, mordeczko, nie masz przed sobą Alana. Ale jak wpada Edzio i tu teraz freestyluję tu, to nie Alan, ale... Nie no, jaki cringe, on dobrze to zrobił. Co wy gadacie, że cringe, kurwa, gość? Gość siadł, my mu rzuciliśmy wyzwanie, żeby nas trzech zdisował i on od bomby nas wszystkich trzech zdisował. Mogę tylko zrobić ci pół i w sumie ty, jak ja gram na majkach, ja nie zrobię pół. To on tak robi przy moich walkach i w tym momencie w moich wersach jest siła. Masz dresik jak ja, ale nie masz takiego skilla i w tym momencie ja mam mordo sposób. A ty masz w sobie tyle dobrych wersów, ile na głowie włosów. Yo, i teraz lecę na podkładach, Edzio na bicie jest jak jego włosy, bo nie wypada. I w tym momencie mordo możesz się zdziwić, ciebie też bym pocisnął, ale nawet nie znam twojej ksywy. I właśnie w tym momencie posłuchaj pedale, nie wiem kim jesteś, ty się pytasz, czy mnie obrażałeś? I w sumie w tym momencie weź mnie, posłuchaj synek. Nigdy w życiu nie widziałem ciebie mordo na streamie, ale jak pada Edzio... Hej, dobra, jak wy kurwa piszecie to, wy jesteście tacy głupi kurwa.
Teraz będą w szoku, a jak ja ciebie obrażam, to wszyscy zobaczą na TikToku. I w tym momencie weź posłuchaj, szmato. Tak cię pojechałem, że zdziwił się aż realizator. I w tym momencie rzuca więcej wersów. Szakuj, dziękuję za trzeci. Wywalą z tej loży szyderców. I w tym momencie wiesz, że wchodzę z rapsem. Kiedy wpada Edzio, teraz tu już wszystko jest jasne. I kiedy wpadam na te bity, daję prawdę. Tak nawinąłem, że beat za tron zrobi mi crack house kartel. I w tym momencie, mordo, witaj w klubie. Tak was pocisnąłem, że se to wrzucicie na YouTubie. I w tym momencie kumaj pało, bitwa z Korą i Filipkiem chyba ci się już odwidziało. No, najbardziej dostałeś się w pizdę, ale nie robiłeś. Kurwa. Nie, no dobra, pragnę, mogę oficjalnie przeprosić za, bo to było mocne. Za wszystko, co powiedziałem. Ty kim jesteś? Ej, ty kurwa chlałeś coś, czy co? Ej, tak mi go było szkoda, tego Grega. Ja tam próbowałem z nim pogadać na tej loży, a Bandura tam cały czas dawał kurwa. Nie, to kurwa, przepraszam, że... Nie, czekaj, nie, no czekaj. Nie, no chodź na film. To jest loża szyderców, także... Kto to jest? Na spokoju. Ty mi wyglądasz jak jakiś... Piłkarz. Piłkarz. Jakby robisz tego Twittera i to po prostu jest tak, że zacząłeś to robić, to się kurwa zaczęło... Wie, a to jest Greg Twittera. Bika 9.1, dziękuję za 16 miesiąc. To jest tak jakby ci się pryć zaczął pojawiać, gdzie możesz go wyczyścić. Ale wiesz o co chodzi, no jakby ktoś po niego przedpowiedział, on jest gwiazdą, to wchodzi. Możecie szukać. Stary, a ty widziałeś tego gościa, co go przyprowadził? To? Kurwa jak mi się kurwa skrywali. Nie, już my tu nie chcemy być. Chcecie operatorka, żebyśmy byli... Chcecie, żeby następno, czy chcecie kogoś... Łaj, kiwają, ty! Pokończymy, no kurwa, kończymy, kurwa, ja tam kończę. Odłożysz te kamienie, odłożysz te kamienie. Dobra, możemy wyskoczyć piątkę na was. Dziękuję wam bardzo, 3, 2, 1, gaś to. Gaś to. Fajne. Fajna sklejka.